Szanowni Państwo, jeśli wykazali się Państwo wytrwałością i siłą performera i obejrzeli Państwo cały wykład o Marinie Abramowicz i są dziś Państwo przed ekranem komputerów, aby posłuchać kolejnego wykładu, to bardzo się cieszę, albowiem dziś postać, która gdyby żyła współcześnie, to być może właśnie performancem by się zajmowała. Była to postać, którą możemy porównać do Mariny Abramowicz, równie zdeterminowana, równie zaangażowana w swoją sztukę, równie niepokorna, ale jednak historia, losy, tragiczne losy sprawiły, że inaczej ją postrzegamy. Dziś uznawana za wizjonerkę nowej sztuki, za artystkę, która utorowała drogę do nowego myślenia o rzeźbie. Katarzyna Kobro, artystka awangardowa, wizjonerka nowej sztuki, jest naszą dzisiejszą bohaterką. Bohaterką naszego dzisiejszego spotkania jest Katarzyna Kobro. Artystka, która wykazała się niezwykłą odwagą, zarówno artystyczną, jak i życiową, a jednak tak niewiele o niej wiemy. Artystka, która do tego stopnia była skupiona na swojej sztuce, że jak wspomina jedna z uczennic męża Katarzyny Kobro, Władysława Strzemińskiego, kiedy przyszła załatwić jakieś sprawy organizacyjne do domu Strzemińskiego i Kobro, otworzyła jej drzwi Katarzyna, która była bez ubrania, nie zauważywszy nawet tego stanu, oddaliła się do bali, gdzie była glina, gdzie wykonywała rzeźbę. Była właśnie pochłonięta wykonywaniem aktu z natury. I taka właśnie była Kobro. Bezkompromisowa, skupiona na tym, co jest najważniejsze, na sztuce. Oddana mężowi. A jednak historia tak się potoczyła, że to nie jej nazwisko, a Władysława Strzemińskiego jest nam bardziej znane. Że Katarzyna Kobro stała się trochę cieniem, może powidokiem, stosując formułę Strzemińskiego, swojego własnego męża. Nawet Andrzej Wajda, który kręcił swój ostatni film, swoje artystyczne credo, Powidoki, właśnie o Władysławie Strzemińskim, Katarzynie Kobro poświęcił niewielki fragment. A przecież to ona zainspirowała męża do tworzenia. Przecież to ona porzuciła mieszczańskie życie, decydując się na drogę twórczą w towarzystwie artystów awangardowych, konstruktywistów rosyjskich. To ona wreszcie porzuciła swój kraj i udała się do Polski. Do kraju, którego języka zupełnie nie znała, gdzie Rosjanie po I wojnie światowej byli źle postrzegani. Zresztą często na ulicach Warszawy była nazywana kacapką. Jaką zatem musiała mieć ogromną siłę, aby dalej tworzyć, aby nigdy nie zaprzeczyć tej maksymie twórczej, którą sobie wybrała? To trudne pytanie i w zasadzie dziś dopiero szuka się na to pytanie odpowiedzi. Jedno jest pewne, nieliczne rzeźby Katarzyny Kobro, które się zachowały, sprawiają, że artyści współcześni, że rzeźbiarze w zupełnie inny, nowy sposób patrzą na rzeźbę. A miało być tak pięknie. Katarzyna Kobro przyszła na świat w 1898 roku w Moskwie, w bardzo zamożnej rodzinie. Jej ojciec był kupcem, był bardzo takim wyważonym człowiekiem, dbającym o zamożność domu i wykształcenie też własnych córek. Marzył, by Katarzyna została dentystką. Uważał, że właśnie takie mieszczańskie życie jest właściwe dla młodej kobiety. Jednak stało się inaczej. Być może za sprawą matki Katarzyny Kobro, która jako młoda dziewczyna grała na pianinie. Grała zresztą z dużymi sukcesami, była dobrze oceniana przez swoich nauczycieli, w tym znanego, popularnego muzyka Antona Rubinsteina. Jednak stało się inaczej, bo to nie był czas, kiedy kobiety brylowały na scenach muzycznych świata. To był czas, kiedy kobiety u boku swojego męża rodziły dzieci, zajmowały się rodziną. Ale być może właśnie dlatego matka Katarzyny,
czy Kati, bo tak ją w domu nazywano, poparła córkę w artystycznych dążeniach. Zwróćmy też uwagę na to, że muzyka, jaką matka Kobro się zajmowała, to dziedzina bardzo szczególna, bo dziedzina, można powiedzieć, abstrakcyjna, w której język zapisu nutowego zupełnie inaczej przekłada się na inny w ogóle język tego, co słyszymy. Mówię o tym, ponieważ sztuka abstrakcyjna, którą będzie się Katarzyna Kobro w swoich rzeźbach zajmować, to właśnie sztuka bliska muzyce. Twórca pierwszej akwareli abstrakcyjnej, zresztą też pochodzący z Rosji, Wasyli Kandyński, porównywał wielokrotnie właśnie obrazy abstrakcyjne do muzyki, często nadając im tytuły takie jak symfonia czy kompozycja. Te poszukiwania różnych języków w sztuce, które mogą wzajemnie jakby na siebie oddziaływać i mogą się przekładać nawzajem jeden język na drugi, były dla artystów pierwszej połowy XX wieku, tak zwanej awangardy, bardzo ważne. Zresztą nie tylko muzyka, ale inna też dziedzina i nie sztuki, a nauki stała się wyznacznikiem nowej rzeźby i była bardzo ważna, szczególnie w twórczości Katarzyny Kobro. Była to matematyka. To właśnie matematyka i nowe, ponowne odkrywanie różnych jakby teorii matematycznych stało się wyznacznikiem też nowych poszukiwań w rzeźbie. Takie pojęcia jak wstęga Mobiusa, jak ciąg Fibonacciego, jak w końcu cztery wymiary Minkowskiego, w którym do trzech podstawowych wymiarów płaszczyzny, geometrii euklidezowej, dodajemy jeszcze czas. To wszystko stało się ogromnym natchnieniem między innymi Katarzyny Kobro, ale też innych artystów, których poznała w latach 20. w Moskwie. W czasach bardzo gorących, bardzo mocno przesyconych atmosferą rewolucji, i to nie tylko rewolucji na ulicach, ale też takiej rewolucji artystycznej. To był czas, kiedy artyści mieli zielone światło do tego, by tworzyć nową sztukę, sztukę, która będzie budowała nowe społeczeństwo. Artyści wtedy czuli się bardzo odpowiedzialni za to, jak sztuka, to nowe społeczeństwo, jego moralność, jego postawę etyczną i estetyczną będzie kształtować. To właśnie w atmosferze konstruktywizmu w latach 20. kształtowała się osobowość artystyczna Katarzyny Kobro, która prawdopodobnie uczyła się u Malewicza, tego malarza, który, no, można powiedzieć, że doprowadził malarstwo do pewnych granic, malując najpierw czarny kwadrat na białym tle, a potem biały na białym. I wskazując, że jest to ikona nowych czasów, ten ostateczny atom malarski. Ta postawa zaważy także na przykład na kolorystyce rzeźby Katarzyny Kobro. Niektóre jej kompozycje będą właśnie doprowadzone do takiej plastycznej oszczędności poprzez ograniczenie kolorystyki do bieli, do szarości i czerni. Innym mentorem był Władimir Tatlin, twórca takiej teorii rzeźby łączącej się z architekturą. I także ta idea będzie bardzo bliska Katarzynie Kobro, bo jeśli przyjrzymy się jej kompozycjom, właśnie tym w odcieniach bieli, takich mocno już ograniczonych kolorystycznie, ograniczonych w zasadzie do oddziaływania samą formą, to możemy mieć skojarzenie, że są to w zasadzie projekty architektoniczne. I Kobro wyraźnie też o tym mówiła, wyraźnie to podkreślała, że rzeźba jest bardzo mocno związana z architekturą. W Moskwie w latach 20., kiedy była tak gorąca atmosfera tworzenia nowej wizjonerskiej sztuki, Kobro ponownie spotkała mężczyznę. Mężczyznę, którego kilka lat wcześniej, w 1916 roku, poznała w szpitalu moskiewskim, którym opiekowała się i którego zaraziła właśnie swoją pasją, pasją artystyczną. Był to Władysław Strzemiński.
późniejszy mąż Katarzyny Kobro, artysta, w zasadzie współartysta, współpracownik. Oni razem tworzyli swoje pomysły, wzajemnie na siebie wpływali. Dziś nie do końca wiemy, która z tych osób była ważniejsza. Prawdopodobnie wpływ na to miał taki fakt, że kiedy rząd komunistyczny zaczyna stopniowo odwracać się od artystów awangardowych, to Kobro ze Strzemińskim zaczynają myśleć o tym, żeby wyjechać na zachód. Zresztą Strzemiński ma polskie korzenie i myśli o Polsce jako o swojej ojczyźnie. I tam zabiera swoją młodą żonę. Tam najpierw w małych miejscowościach, pracując w szkołach, potem w Łodzi, zaczynają bardzo mocno i w sposób zaangażowany działać w środowisku artystycznym. Ale tak jak powiedziałam, Kobro jest może trochę z boku, jest postrzegana jako ta druga i być może wpływ na to miała znajomość języka. Pomimo tego, że Katarzyna w domu była uczona języków, znała kilka języków, bo i niemiecki, i francuski, to jednak polskiego nie. Choć w gimnazjum poznała Annę Krzyżanowską, którą kiedyś jeszcze ponownie na swojej drodze spotka, to jednak nie wiedziała wtedy, że ten język polski stanie się jej kolejnym językiem, językiem w zasadzie ojczystym, chociaż samej Polski nigdy jako ojczyzny nie postrzegała. Zawsze czuła się Rosjanką, co też zresztą będzie kluczowe w jej biografii. Zatem w latach 20., kiedy młoda para zaczyna bardzo aktywnie działać na polu artystycznym w Polsce, to Strzemiński jest tym teoretykiem, jest wyrazicielem ich wspólnej myśli. To Strzemiński ich promuje, pisząc do takich czasopism jak chociażby Zwrotnica. Proszę Państwa, to bardzo ciekawy wątek, ponieważ lata 20. w Polsce, czy generalnie okres między 1918 a 1939 rokiem, to czas odrodzenia Polski, czas odzyskania niepodległości, ale też czas budowania pewnej tożsamości, którą może też wyrazić sztuka. Stąd w sztuce polskiej znajdziemy szereg zjawisk. To jest prawdziwa eksplozja energii artystycznej. Działają formiści, działa Witkacy ze swoją firmą portretową i z obrazami realizującymi założenia czystej formy. Działają przeróżne grupy ekspresjonistów. No i wreszcie działa grupa, której idee bliskie są rosyjskiemu konstruktywizmowi, czyli grupy łączące architektów, malarzy, rzeźbiarzy, które próbują stworzyć nowy wymiar społecznej sztuki. Te grupy skupiają się w takich organizacjach, w zasadzie w takich zrzeszeniach jak Blok, Prezens, a potem założone przez Strzemińskiego i Kobro grupa AR, czyli Artyści Rewolucyjni, albo awangarda rzeczywista, ponieważ zdaniem tej pary artystycznej sztuka to jest rzeczywistość. Ponownie, jeśli popatrzymy na rzeźby Kobro, to one w tej rzeczywistości są mocno osadzone. Mimo tego, że abstrakcyjne, to jednak bardzo mocno pozostające w relacji z przestrzenią. Zresztą sama Katarzyna Kobro podkreślała bardzo mocno, czym rzeźba jest. Rzeźba stanowi część przestrzeni, dlatego warunkiem jej organiczności jest związek z przestrzenią. Rzeźba nie powinna być zamkniętą w bryłę kompozycją formy, lecz otwartą budową przestrzenną, w której wewnętrzna część przestrzeni kompozycyjnej wiąże się z przestrzenią zewnętrzną. Jednością kompozycyjną jest rytm. Energia kolejno następujących po sobie kształtów przestrzeni wytwarza rytm czasoprzestrzenny. To skomplikowane zdanie, ale przyjrzyjmy się rzeźbie, a w zasadzie spróbujmy porównać rzeźbę Katarzyny Kobro z rzeźbą wielkiego geniusza renesansu Michała Anioła. Michał Anioł wierzył, że w kamieniu
zamknięta jest rzeźba, którą należy uwolnić. Że w zasadzie dany kształt wydobywa się poprzez zabieranie, poprzez odejmowanie materiału. Zresztą tak też rozumiemy polskie słowo rzeźba, jako odejmowanie, jako kształtowanie czegoś, co jest zamkniętą bryłą, skupioną jakby tylko w jej formie, w jej obrębie, który rzeźbiarz po prostu opracowuje, najpierw odejmując, a potem doprecyzowując poszczególne detale, operując w zakresie tej właśnie formy światłocieniem czy fakturą. Katarzyna Kobro myślała inaczej. Począwszy od aktów, które nie były jakby najbardziej istotnym i wiodącym wątkiem jej twórczości, tylko bardziej pewną odskocznią, ale już tutaj, jak zobaczymy, w akcie forma jest rozbijana, forma dąży do tego, by oglądać ją z kilku stron, by pokazywać właśnie pewną sekwencję czasową czy emocje pewnej planowości, kiedy poszczególne fragmenty kamienia kształtujemy w taki sposób, żeby wydobyć ten ostateczny kształt. Tu akurat mamy do czynienia z rzeźbami gipsowymi, które są troszeczkę inaczej opracowywane, bo najpierw jest przygotowywany model gliniany, to jest właśnie ta wspomniana balia, przy której Katarzyna pracowała nago, pozując sama sobie, czyli mamy najpierw glinę, potem dopiero na jej podstawie przygotowujemy odlew gipsowy. Ale to jest pewien proces. Pójdźmy dalej. Zobaczmy na rzeźbę abstrakcyjną. To jest rzeźba, która złożona jest z płaszczyzn. Te płaszczyzny, proszę zwrócić uwagę, stają się częścią przestrzeni. Są połączone ze sobą, dokładnie w oparciu o ścisłe wyliczenia matematyczne. Katarzyna Kobro stosowała złoty podział w proporcji 8:5. Jak wspomniałam, między innymi inspirowała się ciągiem Fibonacciego, dążąc do pewnego idealnego układu poszczególnych elementów i ich relacji takiej proporcjonalnej, idealnej. Przestrzeń staje się czymś, co przenika rzeźbę, a w zasadzie można powiedzieć, że ta rzeźba ingeruje w przestrzeń i modeluje to, co jest dookoła. Bo proszę Państwa, pewne konwencje, czy to jest geometria euklidesowa na przykład, czy to jest myślenie o rzeźbie, to są pewne koncepcje, pewien przyjęty sposób myślenia, który możemy odwrócić. Nasze patrzenie na rzeźbę odbywa się w bardzo różny sposób. Oko jest ruchome, możemy rzeźbę obejść, nasze oko może uchwycić tą rzeźbę w różnych jakby jej aspektach. I to jest wielkie odkrycie, ale też wielka, tak jak powiedziałam, bezkompromisowość Kobro, ponieważ ona bardzo mocno będzie tę ideę propagować. Co ciekawe, nie będzie to rozumiane. Artyści z kręgu konstruktywistów, z kręgu tej grupy założonej przez Strzemińskiego i Kobro AR, często organizują wystawy. Na tych wystawach bywają różni twórcy, między innymi Maria Dąbrowska, pisarka, intelektualistka, która w zasadzie stwierdziła, że rzeźby Kobro to są jakieś figle. Żart? Nie, to bardzo poważna sprawa. Do tego stopnia, że Kobro ze Strzemińskim piszą książkę, w której próbują właśnie wyjaśnić to połączenie rzeźby z architekturą. Do tego stopnia, że także to, jak przejawiają się na zewnątrz, przemierzając ulice, czy to były koluszki, gdzie przebywali przez jakiś czas, czy to były Szczekociny, czy potem już nieco większa Łódź, to także swoją obecnością na ulicy chcieli pokazywać sztukę. Proszę zwrócić uwagę na zdjęcie, na którym jest Katarzyna Kobro z Władysławem Strzemińskim i Julianem Przybosiem, z którym współpracowali na łamach czasopisma Zwrotnica, a który później będzie wielkim propagatorem już w latach 50. twórczości Strzemińskiego i Kobro. Na tym zdjęciu widzimy parę artystów ubranych
zgodnie z ich teorią, ponieważ moda, strój to nie było po prostu ubranie. To był też przejaw sztuki. Katarzyna ma na głowie czapeczkę, która wygląda trochę jak czepek kąpielowy. Ma ubranie bardzo dokładnie przemyślane, skrojone tak, żeby kształtowało formę. Ono osłania ciało, ale zarazem buduje jego nową formę. Te ubrania projektowali wspólnie. Strzemiński natomiast ma marynarkę i koszulę z takimi wysuniętymi tutaj połami kołnierza. Te koszule szyła dla niego żona. Razem więc na ulicy byli ucieleśnieniem swojej idei artystycznej. Szkoda, że to zdjęcie jest czarno-białe, bo moglibyśmy zobaczyć, że stroje Katarzyny były barwne. Zachowały się wspomnienia, w których artystka właśnie szokowała swoimi pasiastymi, kolorowymi pończochami. Także para zaangażowanych artystów. Z boku w zasadzie można powiedzieć, że ludzie, którzy byli szczęśliwi, żyli sztuką, tworzyli wspólnie, rozumieli się doskonale, nawzajem się inspirowali. Cóż zatem się stało, że ich losy, losy ich małżeństwa potoczyły się zupełnie inaczej? Że po II wojnie światowej dochodzi do skandalicznej rozprawy sądowej, w której Strzemiński próbuje pozbawić praw rodzicielskich Katarzynę Kobro. Praw nad, do ich córki, do wychowywania ich córki nazwanej przez Katarzynę Niką. I zresztą to imię, choć na chrzcie otrzymała inne imiona, to jednak to imię będzie jej towarzyszyć do końca. Nika Strzemińska będzie wspominała życie swoich rodziców w bardzo takiej trudnej, bolesnej książce Miłość, sztuka i nienawiść. To będzie kilkadziesiąt lat później, kiedy już nabierze pewnego dystansu. Czy będzie to dystans? Nie wiemy, bo jednak opiera się na wspomnieniach dziecka, które pokazują, jak jednak wewnętrznie, w czterech kątach bardzo ubogiego domu, szczególnie w takim kryzysie wojennym, to ubóstwo będzie bardzo dotkliwe. Jak właśnie w czterech ścianach domu dochodzi do sytuacji, w której miłość zmienia się w nienawiść? Co było jej podłożem? Trudno powiedzieć. Niektórzy uważają, że była to sytuacja, w której Katarzyna Kobro, aby poprawić trochę los rodziny, a w zasadzie to uniknąć zsyłki, w czasie II wojny światowej w Łodzi decyduje się podpisać listę rosyjską. Lista rosyjska to była lista, która podobnie jak lista Volksdeutschów mogła dać pewne prawa ludziom reprezentującym mniejszości narodowe na terenie Polski, zajętej przez Niemców. W zasadzie no, to były takie przywileje bardzo, bardzo skromne, ale w tym przypadku, w przypadku artystów awangardowych, a wiemy, że Hitler uważał sztukę awangardową za sztukę zdegenerowaną, mogło to być też ratowaniem tak naprawdę życia. Kobro zresztą całe życie uważała się za Rosjankę, o tym wspomniałam na początku. Strzemiński natomiast uważał się za Polaka i być może tego nie mógł wybaczyć żonie, że on też tą listę musiał podpisać. Jak było, trudno ustalić. Wiemy jednak, że gdyby nie Kobro, to na przykład nie przetrwałyby dzieła Strzemińskiego. To ona uratowała je z piwnicy domu, ich przedwojennego mieszkania, które zajęli Niemcy. W zasadzie ryzykując życiem, przewiozła obrazy, które dziś możemy oglądać w Łodzi. Uratowała ze śmietnika też swoje rzeźby, po to tylko w zasadzie, żeby potem część z nich spalić w piecu, aby ugotować swojej córce obiad. Po wojnie, tak jak wspomniałam, toczy się wielka sprawa sądowa, ogromny skandal. Katarzyna Kobro ma też inny pozew, właśnie związany z
podpisaniem listy rosyjskiej i sprzeniewierzeniem się jakby polskości. Udaje się ostatecznie, pomimo pierwszego wyroku skazującego na 6 miesięcy więzienia, udaje się jednak dojść do takiej sprawiedliwości i uzyskać jakby odwołanie tego wyroku. Ale nie może odwołać innego wyroku, wyroku śmierci, wyroku choroby, która zaczyna trawić jej ciało. W zasadzie to jest ogromna cena za trudy życia, którą przyszło jej zapłacić. Umiera w 1951 roku, przekazując zaledwie resztkę ocalałych rzeźb do Muzeum w Łodzi. I dziś Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi jest tym miejscem, które propaguje twórczość artystki i jej męża Władysława Strzemińskiego. To też muzeum, które pokazuje ich ogromną aktywność i obecność na arenie międzynarodowej, albowiem trzeba zaznaczyć, że para utrzymywała liczne kontakty z artystami awangardowymi właśnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Korespondowali, przyjaźnili się z artystami zarówno na wschodzie, dalej utrzymywali kontakty z Malewiczem, który w zasadzie dla obojga był mistrzem. Utrzymywali kontakty z artystami holenderskimi z kręgu neoplastycyzmu. Zresztą też te związki widać w rzeźbach, w kompozycjach Katarzyny Kobro, w których kompozycje geometryczne mają kolory biel-czerń oraz kolory podstawowe, czyli żółcień, błękit i czerwień. To jest jakby nawiązanie do obrazów Pieta Mondriana, ale też do pewnej koncepcji oczyszczania jakby formy ze zbędnych elementów. Utrzymują też kontakty z artystami paryskimi. I to właśnie dzięki tym relacjom i zabiegom tej pary w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi powstała sala neoplastyczna. Po wojnie, kiedy wkracza socrealizm, sala została zdemontowana i schowana, na szczęście niezniszczona. Więc dziś możemy spojrzeć na cały dorobek życia artystycznego Kobro i jej męża właśnie przez pryzmat obiektów Muzeum w Łodzi. I ze strony Muzeum Łódzkiego wzięłam zdjęcia rzeźb Katarzyny Kobro. Tych kompozycji jest niewiele, jest ich w zasadzie tych obiektów pozostałych po artystce jest kilkanaście. Do nich należą rzeźby takie geometryczne, do nich należą rzeźby aktów, kilka rysunków i jedna rzeźba, która zamyka nam twórczość artystki. Kompozycja numer 9, która w zasadzie jest taką esencją, myślę, całej drogi twórczej, albowiem zawiera w sobie zarówno formę geometryczną, sprowadzoną do najprostszego kształtu, jak i formę organiczną, która jest przejawem pewnego życia, pewnego pulsu życia, pewnego ruchu w przestrzeni. Także mam nadzieję, że zechcą Państwo bardziej przyjrzeć się postaci i zapoznać się z postacią Katarzyny Kobro, która była żoną Władysława Strzemińskiego, ale przede wszystkim artystką, wizjonerką i dziś jest wielką inspiracją dla rzeźbiarzy, ale też architektów. Na koniec zdjęcie, które pokazuje projekt przedszkola w Łodzi, które to przedszkole ma być w formie już budowli, już po wykonaniu, można powiedzieć, że taką ogromną rzeźbą Katarzyny Kobro. Wyraźnie nawiązuje do jej projektów rzeźbiarskich, ale też architektonicznych, bo w pewnym czasie Katarzyna projektowała też przedszkole. I w zasadzie mam nadzieję, że będzie to taki krok do wpisania Katarzyny Kobro w nasze życie codzienne. Pojawiają się książki, mamy piękną biografię Skok w przestrzeń, mamy 7 rozmów o Katarzynie Kobro, ale jednak ciągle niewiele o niej wiemy. Jej biografia nie jest pełna i w zasadzie może być przedmiotem jeszcze kolejnych badań. Jej twórczość jest skromna,
ale jakże znacząca. To była Katarzyna Kobro, wizjonerka nowej sztuki.